miejscowości gminy Gniewino kierowca samochodu osobowego potrącił dziecko, które wyszło z autobusu wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Do podobnego przypadku doszło w Wejherowie, gdzie 7-latek wysiadając z pojazdu wpadł prosto pod koła jadącego samochodu. W obu przypadkach dzieci zostały przewiezione do szpitala. Zabrania się pieszemu właśnie wychodzić na jezdnię zza przeszkody. I tutaj też dużą rolą rodziców jest przygotowanie dziecka, wytłumaczenie, dlaczego to jest tak niebezpieczne. I tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że zza przeszkody ten pojazd, który nadjeżdża, po prostu nie widzi tego dziecka. I tak naprawdę o tym, że dziecko pojawia się na jezdni, dowiaduje się w ostatniej chwili, kiedy w momencie uderzenia. Bezpieczeństwo dzieci w dużej mierze zależy od dorosłych, ich rodziców i opiekunów. Dziecko jest często jeszcze nieświadome zagrożeń i ma prawo czegoś nie wiedzieć, nawet jeśli nam wydaje się to oczywiste. Dlatego uczmy nasze dzieci właściwych postaw i sami dawajmy odpowiedni przykład. To jest bardzo ważne, żeby rodzice pilnowali dzieci przy wysiadaniu z samochodów. Dzieci mogą wysiadać tylko i wyłącznie od strony chodnika. Niestety są częste przypadki, kiedy dzieci w ogóle wysiadają na środku jezdni, wprost pod koła właśnie samochodu, który nadjeżdża ze strony przeciwnej, co jest niedopuszczalne, niedozwolone, no i przede wszystkim bardzo niebezpieczne, nie tylko dla dziecka, ale w ogóle dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. O tym, czy uczymy nasze dziecko prawidłowych nawyków i czy dbamy o jego bezpieczeństwo, możemy zaobserwować przed szkołą. Tam najczęściej można zauważyć, jak zachowują się rodzice. Chodzi tutaj o taką sytuację, kiedy rodzice to pod szkołą często parkują pojazdy na dłużej niż kilka minut, właśnie na takiej drodze, gdzie dość duży jest ruch, parkują bardzo blisko przejścia dla pieszych, niektórzy wręcz nawet na przejściu dla pieszych. Nie zastanawiają się na tym, że są inne dzieci, które do szkoły przychodzą piechotą, przychodzą samodzielnie i przez to przejście, na którym stoją te samochody, muszą przejść. I po pierwsze, te samochody blokują dziecku widoczność, bo dziecko wychodząc na jezdnię często nie widzi, co nadjeżdża z innej strony, tak, nie widzi samochodów, bo te samochody moje po prostu stojące za zasłaniają widoczność. Kierowca jest zobowiązany do przestrzegania prawa i nie należy się później dziwić, że został ukarany mandatem za parkowanie na przykład na przejściu lub w mniejszej odległości niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Pamiętajmy też, że pieszy przechodząc przez jezdnię jest zobowiązany do korzystania z przejścia dla pieszych. Jeżeli w okolicy nie ma takiego przejścia, to musi zrobić tak, aby nie spowodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom. Co więcej, nie można przekraczać jezdni, jeśli najbliższe przejście znajduje się od nas w odległości do 100 metrów. Nieodzownym elementem znacznie poprawiającym nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza po zmierzchu, są też odblaski.